Siemanko, siemanko, z tej strony Gryfciu, witam Cię w kolejnym odcinku z Kronik Myrtany Archolos. No szukamy w dalszym ciągu pracy dla naszych kolegów, o ile można ich kolegami nazwać, ale jest jakiś pasterz, może coś tutaj. Nie widziałeś może barana? No widzę przed sobą, właśnie na jednego patrzę, oj. Niestety nie. Cholera, mój brus gdzieś zniknął i długo nie wraca. Random brus? Mogłeś się za nim rozejrzeć? Zaczynam się naprawdę niepokoić. Dobra, jak wygląda ten baran? Jak owca, tylko ma rogi. A. Jedyne co go wyróżnia, to ten ogromny apetyt. Brus zawsze tarzał się w śmieciach i zjadał wszystko, co wpadnie pod nos. Parę dni temu zjadł nawet klucz do mojego kufra. O, dobrze wiedzieć. Jak leci? Tęsknię za brusem. Nie widziałeś go może? Na Twitchu jest. Na pewno wkrótce wróci. No, na pewno. Dobra, mamy pasterza. Może ten coś tutaj... Hej! Wynoś się z mojego pałacu! Uspokój się. Kurwa, nikt tu nie chce im dać roboty, tak wam powiem. Kim bym nie pogadał, wszyscy... Nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. Uspokój się. Przecież wchodzę, żeby pogadać, no nie po to, żeby zrobić zadymę. Cholera. Co się dzieje? Kolejna przybłęda. Pewnie zwabił cię tu zapach pysznego chleba, co? Jeśli nie zamierzasz niczego kupić, to nawet nie zawracaj mi głowy. Dobra, spokojnie. Kim jesteś? Jestem Paola i pracuję jako piekarz. Na całym Archolos nie znajdziesz tak pysznego chleba jak u mnie. Ciekawe. Pokaż mi swoje towary. 15 życia odnawia niby. Jest warty 4. I to nie jest taki drogi wcale. Kurna. Wiejska szarlotka. 80 życia za 3 dyszki. To jednorazowe leczenie można by rzec. Tylko czy ja... No tak, jak mu posprzedaję parę rzeczy. O kurwa, teraz się zastanawiam, czy to ma sens. Ja mogę sprzedać parę rzeczy, nie? Jakby git. Troszkę ja sobie złota na tym narobię. Odnowa punktów trafień. To nie. O! Mięso kopacza ile daje w ogóle? Zębate ziele chwasty, posprzedawajmy mu, bo to na pewno mi się nie przyda. Rdest polny też mu mogę sprzedać. Co my tu mamy? Odnowę many, to nie potrzebuję. Tak jeszcze patrzę, tu pietruszka, odnowa many, cyk. Dobra, dynie. Ty, ja mam prawie 100 już. I to nawet nieźle mi idzie, muszę przyznać, pod tym względem finansowym. Tym tematem. Wędka, ale akurat wędka się przyda. 2 pochodnie możemy sprzedać. Skórzany meszek, w którym mamy też hajs. Dobra, ale kupmy sobie tak. Tylko co ja bym chciał sobie kupić? To odnawia 40, jest warte 14, czyli 80 to jest jakieś 28. Kurwa. 2 tarty? 2 tarty i 2 chlebki może? Coś takiego? I na razie sobie to zostawmy. Jest jeszcze... przepis na buł. Dobra. Te przepisy kupię, bo one są nic nie warte. W sensie one tam 5 golda kosztują. To jakby nie oszukujmy się, to jest nic. Dosłownie nic. Mogę mu zajebać chleb też. To też nie jest ogólnie zły pomysł, ale na razie się wstrzymajmy. Ze względu na to, że później mogą mnie ścigać, a tego bym jednak nie chciał. Bo fajnie by było jednak mieć tutaj dobre stosunki. Dismas! Pogadajmy. Witaj, chłopcze. Chyba jesteś tutaj nowy. No, tak wypada. Zgadza się. Niedawno przybyłem na wyspę. Przypominasz mi mnie samego sprzed lat, gdy przypłynąłem na Archolos. O bogactwach kryjących się w tutejszych kopalniach było głośno w całym królestwie. Każdy chciał uszczknąć chociaż trochę dla siebie.
Dobra, pracowałeś w kopalni? Pracowałeś w kopalni? Tak, ale to dawne dzieje. Plecy i ramiona już nie te. Ale jak chcesz, to mogę za drobną opłatą opowiedzieć ci o wydobywaniu złóż. Pamiętaj jednak, że taka teoria to jedynie wstęp do tematu. Jeżeli chcesz zostać prawdziwym górnikiem, musisz chwycić kilo w dłoni i zawalczyć ze skałą. No tak. Pytanie, ile mnie to będzie kosztować? Nauczysz mnie czegoś o wydobywaniu złóż? 0 punktów nauki, 15 sztuk złota. Dobra. Pokaż mi swoje towary. Bo chcę wiedzieć w ogóle, tak, kilofy są 45, to trochę drogie. No ale z drugiej strony, kurna, patrzcie na wartości tych rzeczy, nie? Bryłka złota, jakieś siarki, inne rzeczy. To będzie się dobrze sprzedawać. Więc trzeba się zastanowić nad tym kilofem. Bo to nie byłoby wcale takie głupie. Co na tablicy mamy? Pokaż oferty handlu i nauki. O! Ciekawe. Pokaż mapę wioski. I tutaj jest mapa wioski też. Okej. I ogłoszenia. Zapotrzebowanie, dziwne bestie. O kurwa, ile tego jest. Bierzemy wszystko stąd. Weźmy wszystko w ogóle, co tutaj wisi, chuj tam. Bo na ogłoszeniach już chyba nic nie ma, nie? No. Dobra, i teraz trzeba to tylko przeczytać. W sensie, jakby w większości pewnie odpalić tylko. Bestia znów atakuje. Albin oficjalnie potwierdził zaginięcie kolejnego farmera. Okej. Okay. Zapotrzebowanie na karden. 14 skór dzika, wilka, przepraszam. 6 skór dzika, 16 skór szczura. Kurna, no drogi temat. Frida z zakładu łuczarskiego. Na tropie bestii w mieście Archolos chętnie zakupi wszystkie zwierzęce skóry. Dobra. Kopalnia. Zaprasza wszystkich zainteresowanych do pracy przy wydobyciu złota. Okej. Okay. Lokwar też ma jakieś zapotrzebowanie. 10 sztuk niebieskiego bzu. Ej, dużo tych fajnych misji. W sensie tu fajnych, niefajnych. No takich misji typowo pod RPGa, nie? Takich typowo pod RPGa, więc spoko. Mięso ścierwojada, mięso kretoszczura, mięso wilka. No z tym wilkiem najgorzej. Jakieś kamienie, magiczne runy. A, okej. Niebezpieczne tereny wokół wioski. Zarejestrowani handlarze w Silbach. O, pododawało mi nowe rzeczy. Rzeźnik. Łowca, ale to z Kardenem już mieliśmy. Z Paolą mieliśmy, z Logwarem mieliśmy. Markus, łowca, łuczarz, broń strzelecka, trofea łowieckie. Thorsten byliśmy, Bastian byliśmy. Okej. Okay. Co tu mamy jeszcze? Trener. Topory i miecze. Dobra. Paulus. Przerażając za kilka złotych monet, Paulus nauczy cię posługiwania się lagą, sierpem i każdą inną bronią jednoręczną. A Markus co? Chcesz upolować ścierwojada na obiad, a może ochronić się przed wilkiem na trakcie. Markus oferuje usługi z zakresu rozwijania zręczności, strzelania z łuku, pozyskiwania trofeum oraz wytwarzania broni dystansowej. No tak. Dobra, jeszcze keeper został. Kusznicy. No i status wsi, ale to... jaki dźwięk. Wszczynanie bujek wyjątkiem są jedynie honorowe pojedynki lub obrona własna. Kradzież, niezależnie od wartości i wielkości przedmiotu, jest zakazana. Atakowanie zwierząt hodowlanych, rozprowadzanie nielegalnych towarów, morderstwa, wtargnięcia do domu bez pozwolenia, dotykanie kufrów w skrzyni pojemników, prowokowanie bujek, informowanie się... Informuje się również, że wszelkie zarzuty muszą zostać porzucone, jeśli żaden naoczny świadek nie może zeznawać w sprawie przewinienia. Aha! A to jest taki ciekawy zapis, bo jeśli ktoś nas przyłapie na kradzieży, a my go zamordujemy i uciekniemy
z miejsca zdarzenia, żeby nikt nie był w stanie nam udowodnić, że to my zabiliśmy, to wtedy i morderstwa nie ma, i nie ma kradzieży. Dobrze, kurwa, wiedzieć w sumie. No, dobrze wiedzieć, może kiedyś to wykorzystamy. A tymczasem, co my tu jeszcze mamy? Czekaj, drewno do piłowania, ale nie mam nic do niego. Pytanie, czy tu w środku jest ktoś, z kim można pogadać? Paulus. Co ty tam robisz? Co ty tam robisz? No proszę, no. Jednak można. Wszedłem tu, żeby pogadać, ale widzę, że chuj wam na ryję, chamy. Tu jest ktoś do pogadania? Tu jest chyba ten rzeźnik. Co tak jest? Mi się wydaje. Dzień dobry, panie Remi. Mam wszystko, czego potrzebujesz. What? Mam wszystko, czego potrzebujesz. Surowe mięso wilka. Wszystko. Masz, dla ciebie. 30 sztuk złota, nice. Kim jesteś? Jestem Remi i rąbię mięso. Rozumiem, że jesteś rzeźnikiem. Pobiłbym ci brawo za spostrzegawczość. Brawo. Ale nie chcę zachlapać się krwią. A przecież dopiero spałeś, to jak krwią? Widzę, że humor ci nie dopisuje. Jesteś bystrzejszy niż myślałem. Nie dopisuje, bo haruję w pocie czoła na takich wypierdków jak wy, a dostaję za to mizerną zapłatę. Nikt nie każe na nas harować. Jaki masz problem z nami? Nikt ci nie każe. Nikt ci nie każe na nas harować. Otóż każe. A teraz wynocha stąd z łaski swojej, bo zaczynasz mnie denerwować. Muszę już iść. Mądra decyzja. Nie chciałem się z nim bić, bo to szkoda strzępić ryja na niego. Co jest? Jest tu coś, co można sobie zabrać na przykład? Jemu akurat bym dupnął, bo mnie zdenerwował. Dobra, pietruszka. Pietruszka, nikt nie widzi. Nikt nie patrzy. Trzeba zajebać to, co jest. Roślinki lecznicze. O, a to akurat się przyda. Co tu jeszcze? Niebieski bez, którego potrzebujemy, nomen omen. O, jeszcze kufer tu jest. Poczekajcie. Zanim kufer, to ja sobie to zapiszę. Tak w razie w. Bo to nigdy nie wiadomo. I teraz cyk. Dobra, zdupiamy stąd. Całkiem nieźle, muszę przyznać. Całkiem nieźle. Parę rzeczy żeśmy nowych znaleźli. Tu jakiś popiół mają wysypany w drzwiach. Chłopcze, spadłeś mi prosto z nieba. To nieprawda. Wiesz, to zależy od tego, co masz na myśli. Wiesz, to zależy od tego, co masz na myśli. Mam na myśli to, że potrzebuję chłopa, który by mi pomógł z pracami domowymi. Nie widzisz, jaki tutaj panuje bałagan? Sama nie dam rady tego wszystkiego posprzątać. A tu jeszcze obiad trzeba przygotować i pola doglądnąć. Wyglądasz na pracowitego chłopaka. Nie chcesz sobie może trochę dorobić? Nie. No dobra, mogę spróbować, no. Mogę spróbować, ale nie znam się zbytnio na gotowaniu ani roli. Też bym ci nie powierzyła tak odpowiedzialnych zadań. Wystarczy, że weźmiesz miotłę i trochę tu pozamiatasz. Nie trzeba do tego specjalnych umiejętności. Z pewnością sobie poradzisz. A i mi bardzo to pomoże. W ramach wynagrodzenia mogę cię poczęstować moją zupą. O! Zrobioną na warzywach z mojego poletka. Albo, jeśli jesteś wybredny w kwestii jedzenia, znajdzie się dla ciebie kilka złotych monet. To jak będzie? Pomożesz mi? Pomogę ci. Chętnie ci pomogę. Za parę złotych monet ja wstę. Dziękuję. Wiedziałam, że ta zupa cię przekona. A niekoniecznie zupa. Masz tu miotłę? Przejdź się po domu i dokładnie go pozamiataj. Tylko nie zapomnij o sypialni. Dobra, dobra. Jak ja mam tą miotłę teraz zdobyć? I ona w ogóle jest. Miotła. A, że w ten sposób ona, okej. I trzeba podejść. Cholera. Miotła. Co się dzieje? Spokojnie, farmer. Sprzątam. O, kufer przyda się na później. Dobrze wiedzieć. Tu jeszcze syf, nie? I tyle. O, proszę bardzo. O,
Widzę, że już skończyłeś. Chata od razu wygląda lepiej. To prawda. Mam nadzieję, że zbytnio się nie zmęczyłeś. Zupa akurat się ugotowała. Będziesz mógł sobie pojeść po pracy. Wiesz co? Spoko, ale bardziej się przyda złoto. Zupa pachnie wyśmienicie, ale bardziej przyda mi się złoto. A, tak. No dobrze. Kilka złotych monet z pewnością bardziej ci pomoże. Znaczy zupę też możesz dać, no. Oto twoja zapłata. Tylko nie przepij wszystkiego. A teraz, jeśli nie zamierzasz mi pomóc, to przynajmniej nie przeszkadzaj. Przez te pogaduchy z pewnością nie zdążę ze wszystkim. Aha. Prawie bym zapomniała. Kurwa, co jeszcze? Może i teraz podłoga lśni. Ale czymś muszę ją utrzymać w tym stanie. Mógłbyś mi ją oddać? Miotłę? No dobra, masz. Oto ona. Wspaniale. Jeszcze raz dziękuję ci za pomoc. Niby mogłem ją zachować, ale tak sobie myślę, po co mi miotła? Jakby, po co mi miotła? A ty co za jeden? Kolejny przybłęda? Nie, twój stary. Pokażę ci, gdzie raki zimują. No nie, następny debil. Dobra, masz na dziurę za to. No kurwa, nie bij mnie! Dobra, bijemy go, koniec. Dobra, itemki sobie pozbieram z niego. No, no i pięknie. Następnym razem niech nie fisiuje, ziomek. O, jest jeszcze mięso kopacza, proszę bardzo. Mięso kopacza akurat się przyda. Najsik, najsik. Jest jeszcze tutaj coś, co mógłbym zebrać na tym polu na przykład? Chyba nie, ale widzę tutaj ludzi, którzy będą potrzebowali mojej pomocy. Mój łeb. Tylko czekajcie, bo potrzebuję tak, się czymś troszeczkę odnowić. To przecież nic nowego. Więc grzybki będą ojebawsze. Piękna sprawa. Dobra. Tu nas chyba nie zaatakuje ten sierwojad, co? Chyba nie. Hej, nowy! Powiedz no, czym jest dynia? Słucham? Dynia to wielki owoc, prawda? Oj, nie, nie. To przecież warzywo. Nowy zgodzi się ze mną, czyż nie? O kurwa. Nie, no owoc! To owoc. No, w końcu ktoś mi przyznał rację. To dla ciebie. O, dzięki. Czyli dynię dostałem. No i fajnie. No i spoko w sumie. Nie narzekam, idę teraz z tym gałganem pogadać. A, silny jesteś. No i po co ci to było? Pokonałeś mnie, ale to nie oznacza, że jesteś tu mile widziany. Aha. I to tyle, co chciałeś mi przekazać, Gamoniu? Brak mi słów. A co z nią mogę? Pogadać z nią coś mogę? Finia. Ej, ty. Co słychać? Dzięki twojej pomocy mogłam sobie trochę odpocząć. Zdecydowanie. A to ta, sprzątałem jej w chacie. Dobra, mogę od ciebie kapustę wziąć? Nie obrazisz się, co? Ona sobie tak leży, to... Poleży sobie u mnie w kieszeniach po prostu. Bardziej mi się przyda na pewno niż tobie. W ogóle tam było w tym... kodeksie wioski, czy jak to się tam nazywało, że nie mogę zbierać niczego, co rośnie na polach ludzi. Ale tu wszyscy mają to w dupie, tak szczerze mówiąc. Ja se zbieram i jakby nikt na to nie reaguje. A dla mnie to jest plus, bo po pierwsze... Mam to, a po drugie mogę to sprzedać. A jak mogę to sprzedać, to mogę na tym zarobić. A jak mogę na tym zarobić, to dla mnie jest to plusem. A skoro nikt się nie czepia mnie o to, to jest to podwójnym plusem, no bo tak naprawdę zarabiamy na czysto. No, i właśnie o to w tym wszystkim chodzi. Żeby zarabiać na czysto. Coś stąd mogę zabrać na przykład? Albo coś tutaj jest jeszcze za... Gdzie czasami... Warto przejść się za budynki jeszcze, bo o ile normalnie tam raczej nic ciekawego, czym? To o tyle, o właśnie, na przykład skórzane mieszki mogą się znaleźć, albo piła się może znaleźć, a może jeszcze coś tutaj by się znalazło, nie, to farmer jest w środku, to z nim nie chcę się bić, bo to jest bez sensu. Jednak można. To za daleko, no kurwa, czemu za daleko? Czy jak będę ciął, to dostanę drewno, czy nie?
Czy jest tylko animacja? Bo to jest dobre pytanie, bo ja potrzebuję desek. Drewna, czy czegoś tam. Więc pytanie, czy to jest tylko animacja, ale chyba tak. No trudno. Ale mogliby coś takiego zaimplementować, Imo. To by było ciekawe. W sensie w sumie nie rozumiem, czemu nie pomyśleli i nie wrzucili tego do tego moda od razu. Tu ktoś jest, z kim można pogadać? Czego tutaj węszysz? Spadaj! Nie ma, dobra. Farmer, farmer, farmerka, to z takimi nie gadamy, bo nie ma sensu. Widzisz, to nie było takie trudne. A może jednak jest sens? Co się dzieje? Dobra, z nim, albo jednak nie ma. Chuj wie w sumie. Jest tu ktoś? Oswald! Synku, widzę, żeś wysoki i siłę masz w rękach niemało. To prawda. Możesz no staremu. W czym? Sypię mnie w kościach, a i oczy już nie te. No i co? Kim jesteś? Ha, od razu widać, że jesteś tu nowy. Nazywam się Oswald i jestem młynarzem. Oho, dlatego tu tyle białego na podłodze. No i wszystko jasne. Czego potrzebujesz? Ten stary drań postanowił zrobić sobie przerwę, a moja sakiewka nie może sobie na to pozwolić. Jest leciwy jak ja, ale zawsze działał bez zarzutu. Nie mam pojęcia, co się stało, ale od kilku dni telepię nim jak starym krytoszczurem. O kim mówisz? O moim Willu, rzecz jasna. Will to mój młyn. Okej, jak mogę ci w tym pomóc? Jak mogę ci pomóc? Przez tę powódź coś musiało zablokować łopatki młyna. Jeśli pozbędziesz się tego cholerstwa, dostaniesz ode mnie parę monet. Coś czuję, że będą to jakieś utopce, nie? W porządku. Sprawdzę, co to takiego. Zuch, chłopak. No. A teraz ruszaj, bo muszę już wracać do pracy. Dobra, dobra, ogarniemy. Ogarniemy. Jak to mówią streamerzy, ogarniemy po streamku. A tymczasem, tutaj jeszcze farmerzy, z którymi nie ma co tam za bardzo gadać, ale mamy jabłuszka, które leżą na ziemi. Ej, właśnie o tym mówię, nie? Że są takie rzeczy... Tam widziałem chyba utopca. Są takie rzeczy, które warto sprawdzać, czyli chodzić, sprawdzać, rzucać się na wszystko. Widzicie, mamy strzały jakieś. I okej, okay, i one jakby pewnie w dłuższej perspektywie nie mają żadnego znaczenia, nie? Ale w krótszej perspektywie znaczenie jest ogromne. Czekaj, tu miałem wejść? A, kamyki powyciągać po prostu. Dobra, to wyciągnijmy te kamyczki. O, i się ruszyło. No i nice. I teraz tylko stąd trzeba wyjść. A to już nie będzie takie proste pewnie. Choć jak patrzę, co jest tam z drugiej strony, to ja nie wiem, czy ja chcę tamtędy wychodzić. Bo samemu to będzie mi ciężko sobie pewnie z tym poradzić. O, chociaż, o, ładnie. Czyli troszeczkę usprawnili chyba mechanikę, bo nie widziałem tego wcześniej w Gothicu 2, żeby to było takie podskakiwanie, taki vaulting w pewnym sensie. Oswald! Koło zostało oczyszczone, kamienie blokowały łopatki, wystarczyło wszystko powyciągać. Dziękuję, synku, pięknie dziękuję. Sam już jestem za stary na takie taplanie się w zimnej wodzie. Luz! Oto twoja nagroda, tylko nie przepij wszystkiego za jednym razem. Ogarniemy. 35 sztuk złota. Ej, nieźle. Ej, naprawdę nieźle. No tu z każdej misji po 25, 35, 30 golda. I to się tak zbiera, zbiera, zbiera. I zaraz będziemy mieć ponad stówę już. Albo już nawet mamy ponad stówę. Czekajcie, aż sprawdzę. Tu się obrócimy. A czekaj. Bo tu już niebieski bes jest. Który jest też numer omen do misji. 124 sztuki złota. Proszę bardzo. Czyli jak dobrze pokombinujemy... To jest szansa, żebyśmy kupili lepszy mieczyk niż ten zaostrzony patyk, który mamy. I to by było na plus. Natomiast słuchajcie, jeśli chodzi o ten odcinek, to wszystko. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. Jeśli nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie mój kanał. No i co, zachęcam też do wspierania, bo jest taka możliwość. Przycisk wesprzyj koło subskrypcji. Dziękuję wam za oglądanie i zapraszam was na następnych odcinków. Na razie, no i cześć.